Japońskie podejście do kwestii demonów i duchów znacznie odbiega od tego znanego w naszym kręgu kulturowym. Demony to dla nas istoty zakorzenione w chrześcijańskiej kulturze lub ewentualnie zapożyczone z ludów pogańskich, m.in. od Słowian. W opozycji do tego, stworzenia zwane w Japonii yokai są o wiele bardziej dzikie i wszechobecne. Niemal każda góra, las czy nawet bagno ma swojego demona stróża. Nie tak dawno temu opowiadaliśmy wam o historiach rzekomych opętań przeprowadzanych przez takie istoty. Jednak dziś zajmiemy się nieco bardziej przyziemną sferą japońskich demonów, a więc istot zamieszkujących tamtejsze toalety. Pojęcie yokai ma bardzo szerokie znaczenie i obejmuje całą gamę stworów. Wliczają się do nich duchy, widma, demony, mamidła, zjawy, odmieńce, upiorne zwierzęta, straszydła, diabły, ogry, złośliwe skrzaty i inne istoty posiadające nadnaturalne moce. Moce, które jak się okazuje sięgają nawet japońskich ubikacji. Może to brzmieć jak żart, ale opowieści o tych istotach zdecydowanie są niepokojące. Jedną z najbardziej znanych i przerażających opowieści o duchach toalety w Japonii jest historia Akamanto, czyli czerwonego płaszcza. To stworzenie wygląda jak mężczyzna w czerwonej trzepoczącej pelerynie, ale zamiast twarzy ma straszną maskę. Jest to bardzo agresywny duch, który regularnie pojawia się w toaletach publicznych, w tym szkolnych, najczęściej w damskiej. Kiedy pojawia się w powietrzu, nie atakuje od razu, ale wypowiada pytanie. Czy chcesz czerwony papier, czy niebieski? W rzeczywistości jest to tylko iluzja wyboru, ponieważ czerwony płaszcz zabije cię bez względu na to, co wybierzesz. Jeśli powiesz, że wybierasz czerwony, zabije cię i zedrze skórę z twoich pleców tak, abyś cały był pokryty krwią. Jeśli natomiast wybierzesz niebieski, udusi cię swoim płaszczem lub wyciągnie z ciebie całą krew, aż zsiniejesz. I dosłownie zmienisz kolor na niebieski. Podanie jakiegokolwiek innego koloru tak czy inaczej zakończy się śmiercią. Zgodnie z podaniami, istnieje jeden sposób, aby pozostać przy życiu po spotkaniu z czerwonym płaszczem. Należy go zignorować i zachowywać się tak, jakby się go wcale nie widziało. Legendy o Akamanto istnieją od co najmniej 1930 roku i są znane w prawie wszystkich regionach Japonii z niewielkimi różnicami. Przykładowo, czasem nie nosi on czerwonego płaszcza, ale czerwone kimono bez rękawów. Lub też pyta cię nie o papier, ale jakiego koloru płaszcz chcesz dostać. Najbezpieczniej jest więc unikać wszelkich spotkań z tą istotą. Niejako w opozycji do Akamanto staje kolejny japoński duch z toalety, który nie jest aż tak przerażający z wyglądu i w większości relacji ze spotkania z nim nie jest również tak niebezpieczny. Mowa tu o tak zwanej Hanako z toalety. Ta konkretna postać doczekała się nawet horroru na swój temat wypuszczonego w 2013 roku. Hanako pojawia się jako młoda dziewczyna ubrana w sukienkę o przestarzałym stylu. Podobnie jak Akamanto, Hanako może pojawić się samoistnie, ale można ją również przyzwać celowo. W tej materii przypomina ona nieco legendę na temat amerykańskiej krwawej Mary. Aby wezwać Hanako, należy rzekomo wejść do szkoły, udać się na trzecie piętro, pójść do toalety dziewcząt i przejść do trzeciej budki. Następnie musisz zapukać trzy razy do drzwi i zapytać: jesteś tam, Hanako? Zdaniem Japończyków, jeśli duch tam jest, w zamian otrzymasz odpowiedź. Co jednak najważniejsze, Hanako nie jest znana z wyrządzania krzywdy ludziom. Po prostu straszy ludzi swoim wyglądem, a w skrajnych przypadkach może chwytać ich upiornymi rękoma. Jednak spotkania z nią nie kończą się śmiercią. Legenda o Hanako sięga czasów, gdy podczas II wojny światowej dziewczyna o takim samym imieniu zmarła po ataku bombowym wymierzonym w jej miasto. Uczennica ukryła się w toalecie w swojej szkole i niestety uderzyła w nią bombą. Natomiast ona sama została zasypana odłamkami i gruzem. Zgodnie z opowieściami jej dusza nie mogła znaleźć spokoju, a teraz wędruje po toaletach w całym kraju. W Japonii Hanako ma wręcz kultowy status i jest bardzo popularną postacią przewijającą się w wielu dziełach popkultury. Kończąc jednak tę listę, trzecia z postaci, o której dzisiaj wspomnimy, to duch o imieniu Kashima Reiko. Uważa się, że jest to niespokojny duch młodej dziewczyny, która podczas przekraczania torów została uderzona i przecięta na pół przez pociąg. Od tego czasu Reiko z nieznanych przyczyn zaczęła pojawiać się w toaletach publicznych kobiet. Zawsze w postaci górnej połowy ciała. Duch porusza się wijąc jak wąż, wprowadzając ewentualnych świadków w osłupienie. Zgodnie z opowieściami, duch
będzie czołgał się do kabiny, w której się znajdujemy i pytał, co robisz? Czy możesz mi powiedzieć, gdzie są moje nogi? W takim przypadku wystarczy spokojnie odpowiedzieć, że jej nogi znajdują się na przejeździe kolejowym Meishin Expressway, po czym duch pozostawi cię w spokoju i odejdzie szukając swoich kończyn. Jeżeli jednak ofiara ducha zareaguje w jakikolwiek inny sposób, lub też milczy, Reiko odrwie jej nogi lub rozetnie ją na pół. Bądźmy szczerzy, nie ma chyba innego kraju na świecie, który może się pochwalić tak dziwaczną demonologią jak Japonia. Jak wspominałem na początku, potwory i demony zwane przez nich yokai zamieszkują tam zarówno świątynie, góry, lasy i jeziora, dlatego nie powinno nas chyba dziwić, że paranormalne zjawiska dotarły również do japońskich toalet. Szczególnie, że wbrew pozorom nawet ten niewielki wycinek japońskiej kultury wydaje się być dość interesujący. No cóż, to byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Zanim jednak odejdziecie, chciałbym raz jeszcze zaprosić Was na naszą stronę internetową innemedium.pl. To właśnie na niej pojawiają się oryginały artykułów, na bazie których powstają filmy na kanale. Zachęcam również do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, w tym przede wszystkim naszego Facebooka, Twittera oraz Instagrama, oraz oczywiście sprawdzenia również naszych innych kanałów, takich jak Tylko Nauka, Tylko Medycyna, Zmiany na Ziemi, no i oczywiście nasz nowy projekt Tylko Gramy. Tak czy inaczej, życzę Wam wszystkim miłego dnia.